Ameryka po polsku. Dzień dobry z pięknego miejsca, z pięknej galerii, z pięknymi sukniami ślubnymi. Dzisiaj mam tremę wyjątkową, bo rozmawiam z wyjątkowo piękną, młodą damą, można nawet powiedzieć, że najpiękniejszą w Illinois, Olivia Pura, Miss Illinois USA. Dzień dobry. Dzień dobry. Olivia, rodzice na pewno są bardzo z Ciebie dumni. Mam nadzieję, że tak. Rodzeństwo? Tak, oczywiście. Jak oni to wszystko przyjęli? A no to to już jest drugi raz, kiedy mam taki tytuł. Ja 4 lata byłam Miss Illinois Teen USA 2016, więc a, już a, są przyzwyczajone do tego wszystkiego. A wtedy, kiedy startowałaś w tym konkursie na 100 latek, sama się do niego zgłosiłaś, czy rodzice cię naciskali? Sama, sama. Sama i już wtedy postanowiłaś, że jak będzie konkurs na dorosłą Miss, to weźmiesz w nim udział? Wiedziałam wtedy tak. Jesteś na co dzień studentką biologii, prawda? Tak, w Northwestern University w Evanston. Jakiej specjalizacji? Um, biochemistry, no to chemia i biologia razem połączona. Czyli jeszcze masz trochę czasu przed sobą, żeby ewentualnie się określić, co byś chciała robić w życiu? Tak, a ja za rok so zacznę program, a, żeby skończyć mój doktorat. Jak to jest być najpiękniejszą w Illinois? <laughs> Bardzo zajęta jestem, ale. Wszystkie te rzeczy, wszystkie które robię, są bardzo fajne i inne niż to, co bym robiła bez tego tytułu. No to bardzo się cieszę, że mam taką szansę. Masz te wszystkie koleżanki, które miałaś zanim zostałaś Miss? Oczywiście, że tak, tak. Nic się nie zmieniło. Nie. Nie były zazdrosne? W ogóle. Nie dokuczają ci czasami? Nie. <noise> To trochę dziwne, jak na świat kobiecy. Jak wyglądają wybory od kuchni. Jakie macie etapy, biorąc pod uwagę wybory, miejsce, prezentacja, jakaś rozmowa? Tak, no to mamy interwiu prywatny, a to się nie dzieje na scenie. To jest po prostu dzień przed a, wyborami i na scenie mamy a, nosimy i suknię i a, strój kąpielowy. A jakie są dziewczyny? Bo bardzo często widzimy Oglądamy filmy bardziej o charakterze komediowym, gdzie dziewczyny podstawiają sobie nogi, są dla siebie niesympatyczne, niemiłe, mówią, że wyglądasz świetnie, a tak naprawdę nie wyglądasz świetnie. Wszystko po to, żeby po prostu być lepszym od konkurencji. Jak to jest w rzeczywistości? Tak nie jest. Ogólnie te dziewczyny są bardzo miłe, bardzo przyjemna jest atmosfera, a oczywiście zawsze jest jedna dziewczyna, która po prostu ma jakiś problem w życiu i do, do kucza, bo ma jakieś ogólnie problemy, albo jest za bardzo skupiona na nad tytułem, ale ogólnie te dziewczyny są naprawdę bardzo fajne. Czyli pomagacie sobie tak, również. Tak, tak, każdy się trochę stresuje i po prostu stresujemy się razem. Wróćmy na moment do a, wyborów i, i tego, co dzieje się w tym miejscu, w którym my tego nie widzimy. A przyjeżdżasz, patrzysz, widzisz konkurentki i oceniasz wtedy swoje szanse, czy uda się, czy nie uda. A szczerze mówiąc, że nie, bo ja w ogóle nie myślałam, że ja wygram ten tytuł na pierwszy raz, kiedy startowałam, więc ja nawet nie myślałam o tym, co się stanie za parę dni. Ja po prostu chciałam tam pójść i, i mieć fajny czas i, i zrelaksować się trochę tym wszystkim, nie chciałam się za bardzo denerwować. Znaczy ty w ogóle jesteś bardzo zrelaksowana i wyluzowana, aż mnie to troszeczkę zaczyna przerażać. A w tym momencie, kiedy... Wiedziałaś, że będzie ogłoszony werdykt? Co czułaś? No serce musiało mocniej To bić. wtedy oczywiście już się denerwowałam, ale w... denerwowałam się, po prostu wiedziałam, że jest szansa, że wygram w tym momencie, ale też miałam taki wielki spokój, bo wiedziałam, że jak nie wygram, to zawsze mogę wrócić za następny rok, no to... A, serce waliło, ale mój mózg był spokojny. Okej, okay, czyli jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak tak. się już dochodzi do tego finału, finałów, to chce się jednak wygrać. A kiedy usłyszałaś już Oliwia Pura, Miss Illinois? To byłam w kompletnym szoku. A nie wiem, czy pan widział wideo tego, tego momentu, ale zaczęłam trochę płakać, po prostu nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, ale to, był, to było niesamowite uczucie. A rodzice jak odebrali? Ja od razu zauważyłam, że mama już stoi i krzyczy. Bo ona oczywiście tam była i oglądała, tata też. No to ja ich po prostu znalazłam tam w tym tacie i, i pomachałam do nich i wszyscy się, się cieszyli. Ja wiem, że mama była na pewno szczęśliwa, ale z drugiej strony to ukradłaś mamie tytuł w domu, bo, bo to mama była do tej pory najpiękniejszą. Mama dalej jest najpiękniejsza. Przed tobą oczywiście wybory wyborów, czyli teraz będziesz walczyć już o zwycięstwo, o koronę Miss Stanów Zjednoczonych. Znasz już wszystkie konkurentki, bo to trochę inaczej wygląda w różnych stanach, w innym terminie są wybierane Miss. Tak, no to ja poznałam już parę tych dziewczyn i są bardzo fajne, ale jeszcze parę... Tych um, wyborów zostało na, na następny rok, bo to faktycznie każdy sam to, to, to trochę inaczej robi, więc mówisz, muszę poczekać chwilkę, żeby a, resztę poznać. Jak oceniasz swoje szanse? Nie wiem. Nie, nie myślę o, to, o, o tym jeszcze, <ścoughs> szczerze mówiąc. Ja podglądałem te wszystkie dziewczyny z tobą, oczywiście. Wszystkie wyglądacie pięknie. Konkurencja Są będzie. Piękne, tak, oczywiście, tak. Denerwujesz się? Nie, bo wiem, że jak nie wygram Miss USA, to. Jeszcze wiele w życiu dla mnie czeka, no to nie stresuję się o to za bardzo. Dlatego też nie będę Cię pytać o to, <laughs> jak ewentualnie może zmienić się Twoje życie po zdobyciu korony Miss USA. Skoncentrujmy się jeszcze na tym, co już masz, a jesteś przecież Miss Illinois. Jak tak. bardzo zmieniło się Twoje życie to po konkursie? Bardzo. Nie, nie siedziałabym tutaj, jakbym nie miała tytułu. No to nawet takie, takie małe wywiady są zupełnie inne i życie po prostu. Ja myślę, że moje życie byłoby na pewno bardziej nudne bez tego tytułu i po prostu byłabym w szkole i nic oprócz tego bym nie robiła za bardzo, ale teraz po prostu mam szansę podróżować i i spotykać, spotykać nowych ludzi non-stop, no to to jest dla mnie naprawdę wielka przyjemność. ja rozmawiam z mis, dlatego siedzisz w pięknym, królewskim fotelu. <laughs> ja jestem tylko przystawką. Zastanawiasz się, mimo wszystko muszę Cię o to zapytać, zastanawiasz się, jak będzie wyglądało Twoje życie, jeżeli uda Ci się wygrać, albo jeżeli zdobędziesz, no jeden z tytułów, bo oczywiście jest... Miss USA, ale oprócz tego są też inne nagrody, a te nagrody wiążą się z pewnymi obowiązkami. Szczerze mówiąc, jakbym wygrała Miss USA, to oczywiście ten rok by był niesamowity. Potem, a Miss USA idzie na wybór Miss Universe, no to zawsze jest szansa wygrać Miss Universe. Ale ja myślę, że po tym, po tym roku, jakbym była Miss USA, to bym po prostu wróciła do normalnego życia. Ja nie chcę zmienić moich planów na, na szkołę ani na pracę, no to a fajnie by było, ale ja myślę, że i tak, i tak, czy moje się skończę tak samo. Na rok jednak wypadniesz ze szkoły, a, a po drodze w ciągu tego roku może się wydarzyć dużo rzeczy i mogą się zmienić Twoje plany. Chyba, że jesteś tak to bardzo prawda. nastawiona no, na, na, na ukończenie szkoły. Jestem, jestem. No to ja, ja w tym roku skończę a, uniwersytet i za rok bym zaczy zaczynała ten doktorat. No to jak wygramy z USA, to akurat to będzie w takim czasie, że po prostu po, po tym roku jako Miss USA to bym po prostu zaczynała rok później ten doktorat. Dzisiaj tutaj w tej pięknej galerii będziesz mieć super profesjonalną sesję fotograficzną, tak. do której... Przygotowania trwały, bo jak profesjonalna to samo wykonanie makijażu to jest dużo czasu, oprócz bardzo. tego włosów, ale wyglądasz naprawdę pięknie. Dziękuję bardzo. Na razie w szlafroczku, ale te wszystkie suknie, które tutaj Wam pokazujemy, no przynajmniej część z nich, bo pewnie wszystkich nie przymierzysz, ale tak. część z nich będziesz fotografowana. Tak. Tylko nie przyzwyczaj się za bardzo do sukni ślubnej. Nie, Chyba, że już masz nie. plany. Już jeszcze nie, jeszcze nie. Najpierw sukienka na Miss USA, potem sukienka ślubna. A masz już wybrane? Na Miss USA? Jeszcze nie, a, ale za miesiąc będę. Olivia Pura, Miss Illinois USA, była gościem Ameryki po polsku. Pięknie dziękujemy, oglądajcie nasz fanpage, zaglądajcie na naszą stronę, słuchajcie naszego radia. Bardzo Ci dziękuję i trzymam kciuki. Ja również dziękuję.